Cześć, w dniu dzisiejszym na Facebooku, na oficjalnej stronie Facebooka Farminga pojawił się taki oto zetorek. Co prawda, no tutaj jakość tego screena pozostawia troszeczkę do życzenia, bo rozdzielczość nie była zbyt wielka i pojawiło się to w połączeniu z takim nawiązaniem do marki, więc Zetor Forterra HSX 140, tak on będzie wyglądał w Farmingu 22. To, co mnie ciekawi, to ten obciążnik z przodu. Jeżeli wiecie, cóż to za cudo, to chętnie się tego dowiem. Drugie cudo jest podpięte z tyłu. Jak widać, jesteśmy gdzieś tam w obszarze górskim, trochę leśnym być może. No i jest to pewnie, domyślam się, że jakaś tam frezarka do pni, bo tutaj na dole to, co się układa, gdzieś tam ta tekstura to wygląda jak trociny. No i chyba też swoją drogą pokusiłbym się o stwierdzenie, że poprawiona, bo nie wygląda to tak, jakby bóbr to pociapał, tylko wygląda to tak jak trociny. Mam nadzieję, że to się poprawi. Co do samej tekstury tutaj takiej leśnej, no to tak średnio ocenić to można po tym screenie i po jego rozdzielczości, więc z tym się należałoby jeszcze wstrzymać. Co do samego ciągnika, no to cieszy to, że jednak te serie tego Zetora się pojawiają. No i patrząc na to, jak będzie wyglądała ta współpraca z tą marką, to pewnie tych Zetorków dostaniemy jeszcze kilka, jeżeli chodzi o te modele, które mogą być dostępne w podstawowej wersji gry, ale tak, żeby tego Zetora może pokazać trochę w lepszym świetle, to zaraz się przerzucimy na oficjalną stronkę, to coś Wam jeszcze pokażę. Natomiast tutaj warto jeszcze byłoby zwrócić uwagę, jak wygląda model postaci, bo jak widzicie, jest tutaj jakaś taka kurteczka trochę rodem z Alaski. Są jakieś tam jeansy, są jakieś trampki, czyli no, są elementy ubioru, które do tej pory się nie pojawiały. Model też tutaj postaci jest troszeczkę inny. No ale dobra, przerzućmy się na stronę Zetora. Ok, no i mamy Forterra HSX. I co my tu mamy? Forterra HD w standardzie, a Forterra HSX na życzenie jest wyposażona w niezależnie amortyzowaną oś napędową, która w połączeniu z amortyzowaną kabiną znacznie poprawia komfort jazdy i eksploatację, czyli w standardzie w Forterze HD, a w HSX-ie jest to jako opcja dodatkowa. Nowy silnik Zetor spełnia normę emisji Stage 5 i zachwycająco niskim zużyciem paliwa. Konstrukcyjnie są rozwinięciem wcześniejszych konstrukcji spełniających normę emisji Stage 4 i zachowały wszelkie ich walory użytkowe. Forterra HSX jest wyposażona w technologię zapewniającą wysoki komfort codziennej pracy, skrzynię biegów 40 Eco z rewersem, hydraulicznym Power Shuttle, 5-stopniową przekładnię z 3-stopniowym PowerShiftem, EHR Bosch, systemem Histronic i wysokim udźwigiem podnośnika. Ponadto niezwykle przestronna amortyzowana kabina i przednia oś napędową. Co my tu jeszcze mamy? Forterra HSX może być wyposażona w 8 reflektorów roboczych LED oraz 2 szperacze. Wycięty dach kabiny wraz z nowym oknem dachowym umożliwiają świetną widoczność. Naładowacz czołowy, całość spełnia wymagania norm bezpieczeństwa FOPS, zabezpieczenia przed spadającymi materiałami. Fajnie się też prezentują te oponki Mitasa w tym modelu, a co do tego wnętrza, to może po prostu sobie tam zajrzyjmy i będziemy wszystko wiedzieli. I co my tu mamy? Dobra, taki szybki look, dobra. Nowoczesna cyfrowa deska rozdzielcza z nowym wyświetlaczem i kolorową grafiką prezentuje użytkownikowi wszystkie niezbędne informacje podczas jazdy ciągnikiem. No zobaczymy, jak to wygląda. No i wygląda to fajnie. No nie powiem, jakby w Farmingu takie podświetlenie się pojawiło, to jak najbardziej jestem za. Fajna tutaj taka poświata jeszcze spod tej wskazówki się pojawia. No, także wydaje mi się, że naprawdę nieźle to wygląda. Siedzenie po lewej stronie, po prawej mamy pusto, czyli no nie ma tego, co kiedyś było w starych modelach, że tutaj było to siedzenie. A tutaj dodatkowo jeszcze ten płotnik był wyścielany na miękko, więc tam też sobie można było siadać. Zerknijmy na górę, co my tu mamy. O, jest tutaj ten szyberdach, w zasadzie okno dachowe. No i faktycznie dzięki temu wycięciu tam można się wychylić, zobaczyć sobie co nieco. No i na górze też widać. Co mamy tu jeszcze? Tu mamy klimatyzację, dobra, tu mamy... Aha, tu jest ciągnik wyposażony w panel kontrolny oświetlenia roboczego i ostrzegawczego, który umożliwia automatyczne włączanie i włączenie świateł roboczych w zależności od kierunku jazdy. No i to jest wszystko fajnie pooznaczane, co gdzie, które światła. No szkoda tutaj, żeby w Farmingu aż się prosi, żeby się pojawił panel do sterowania tymi przyciskami na słupku. Co my tu mamy jeszcze? Ok, to standardowo siedzenie, dobra. O, tam stoją fajne maszyny z tyłu, proszę bardzo. Tam stoi Zetor 7711. Pewnie stoją jeszcze tam jakieś inne sprzęty, a to sobie zobaczymy, jak zajrzymy z tyłu. No dobra, to zajrzymy sobie tutaj. O, proszę bardzo, drzwi otworzone. Panel do sterowania już się jak znalazł, na gotowo. Dobra, co my z tyłu mamy jeszcze tam? Muszę się tu przekręcić, to nie jest łatwe czasami. Dobra, jesteśmy z tyłu. No i co, tutaj standardowo zaczepy na szybko, kulowe są włożone. Co my tu mamy jeszcze? Tablica rejestracyjna na górze, podświetlenie. No i tu w zasadzie nie ma nic więcej, ale wolałbym się obrócić tutaj, zobaczyć. O właśnie, tutaj stoją sprzęty. Proszę bardzo, tam jest kawałek historii, fajnie pokazany. No i zobaczcie też w jakiej, że tak powiem, w jakim stanie są nówka nieśmigane. Można powiedzieć te, które tutaj stoją. No ale dobra, wracając do tego, co mamy tutaj, to ja osobiście cieszę się, że te zetorki się tutaj będą pojawiały, bo naprawdę na początek to będą bardzo wdzięczne pojazdy. No i teraz brakuje jeszcze chyba tylko, żeby w tym tygodniu, nawiązując do tej mapy, która jest tutaj widoczna, to chyba fajnie by było, żeby przed FarmConem może w końcu ujawnili tą ostatnią mapę. Nie wiem, czy w tym tygodniu, czy w przyszłym bezpośrednio poprzedzającym FarmCon, ale na coś w tygodniu ciekawego muszą jednak chyba pokazać. Do FarmConu zostało jeszcze trochę czasu. Ok, ode mnie to tyle. Na razie, cześć.